Statystyki nie są dla nas łaskawe. Polacy wyrzucają na śmietnik 9 milionów ton jedzenia rocznie. Pod tym niechlubnym względem jesteśmy 5. krajem w Europie. Problem jest jednak globalny. Na świecie w każdej sekundzie przepada ponad 50 ton żywności. 1/3 wyprodukowanej żywności, która jest dobra, świeża i smaczna, nigdy nie trafia na nasze stoły. Ona po prostu ląduje w koszu. W każdej sekundzie marnujemy 51 ton żywności. Polska jest niestety na 5. niechlubnym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pośród marnotrawców. Rocznie marnujemy 9 milionów ton żywności. Jest to bardzo dużo. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski marnujemy około 250 kg. I niestety wśród produktów, które marnujemy najczęściej, znajduje się pieczywo, wędliny, nabiał, owoce i warzywa. Marnowanie żywności jest jednym z największych problemów cywilizacyjnych XXI wieku. Warto pamiętać o tym, o czym nie każdy wie, że zmarnowane jedzenie to nie tylko jedzenie, które zostało wyprodukowane. Jest to woda, jest to praca, jest to czas i pieniądze, które razem z tym jedzeniem lądują w koszu. Dla przykładu, kilogram wołowiny to 15 tysięcy litrów wody, które musiały zostać zużyte, aby ten kilogram wołowiny został wyprodukowany, a kilogram chleba to 1600 litrów wody. Choć sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, bo kolejne sklepy i restauracje starają się ograniczyć wyrzucanie jedzenia, sprzedając brzydsze produkty po niższych cenach, czy przekazując niesprzedane artykuły spożywcze bankom żywności, to jednak w tej kwestii wiele do zrobienia mają jeszcze sami konsumenci. Nie dość, że my marnujemy bardzo dużo w domu i to jest miejsce, gdzie mamy największą sprawczość, to jeszcze swoimi decyzjami codziennymi podczas zakupów mamy szansę wpłynąć na sieci sklepów, tak aby one towarowały się odpowiednio, to znaczy, żeby nie wybierały najpiękniejszych produktów, tylko też pozwalały tym mniej ładnym czy tym nietypowym produktom też zawitać na półkach, żebyśmy mieli szansę zjeść wszystko, co jest wyprodukowane, a nie tylko to, co jest najpiękniejsze. Eksperci przekonują do bardziej świadomych zakupów i zachęcają do przetwarzania nadmiaru jedzenia lub oddawania go na przykład do specjalnych społecznych lodówek.